Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Forza Horizon 4. Moi drodzy, tamten event, który zakończyłem, bo już nie zniosłem pokazywania wam tego, co tam się wyczyniało, dokończyłem już, udało mi się go dojechać, zrobić trzy gwiazdki i no, może nie zapomnieć, ale przynajmniej wskoczyć na to miejsce premiowane trzema gwiazdkami i tyle. Pomyślałem sobie, że dzisiaj zaintrygował mnie ten nazwa tego eventu, czyli historia Horizon, La Racer et Horizon. Nie wiem, co to znaczy to La Racer, dlatego też przekonajmy się, o co w tym evencie chodzi. Następny rozdział, w sensie pierwszy rozdział, bo jeszcze tutaj nie jeździłem. I'm at Horizon! It's awesome! Come join me, I'll be streaming every day. Today, we'll be counting down my top 10 favorite cars. And I've got a guest. Who? Just one of the biggest rising stars at the Horizon Festival. Number 10, the Ferrari Testarossa and Outrun, which is one of the best games of all time. I don't care about stand-up or console port, this game is a classic. If you've not played it, pause this right now and go play it. I'll wait. Great, everyone's back. Let's drive. Czyli będziemy jeździć samochodami z różnych gier. Różnych gier motoryzacyjnych. Fajny pomysł, naprawdę. Uważam, że ciekawie będzie to. Ciekawie będzie zobaczyć, jakie gry producenci wybrali do tego katalogu. Na razie mamy Outrun. Pamiętam, grałem w to na automatach. Takich, wiecie, jak się chodzi do salonu gier, taki duży automat, normalnie z kierownicą, ekranem wielkim. Wtedy by jeszcze wiadomo, CRT był to ekran. To był chyba taki event, czy to taka gra, gdzie się tam w ogóle jakaś tam dziewczyna chyba też była jako pasażerka, jakoś coś takiego tam się gdzieś po plażach i nie, może mylę. Ale pamiętam taką właśnie grę na automatach. Naprawdę, jestem bardzo... bardzo ciekawy, jakie to będą gry i przede wszystkim jakie to będą fury. O czym jeszcze można pomyśleć? No pewnie, nie wiem, no pierwsze co przychodzi mi do głowy to oczywiście Need for Speed, ale tam było bardzo dużo samochodów, więc trudno byłoby wybrać jeden, chyba że ten okładkowy, na przykład Most Wanted był, było to jakieś tam BMW M2 chyba, czy któreś, pewnie kojarzycie, nie? O, przecież jeszcze było, o, chociażby przecież było ten Need for Speed Porsche Edition, gdzie były tylko Porsche'ówki. Może coś z tego, tylko pytanie, czy to nie chodzi o gry, z którymi gdzieś Microsoft miał coś wspólnego, albo przynajmniej jakaś firma związana z Microsoftem, no wiecie, żeby jakoś to było połączone. Co tam jeszcze może być w tym zestawieniu, w tych samochodach? Takie pewnie bardziej klasyczne gry. Szczerze, to chyba taką mam pamięć, że pewnie jak zobaczę nazwę, to powiem: a, no tak, przecież chodziło o to. Ale w tym momencie nie potrafię sobie przypomnieć ani jednego tytułu. Ale tym chętniej ten event przejadę. Myślę, że możemy chwilkę poświęcić na jego pogranie. Pogranie w niego, będzie bardziej po polsku. Teraz takim ładnym bokiem, wiadomo, że to oczywiście mnie spowalnia. Ale też dla mnie się liczy troszkę efektowność jazdy. Chciałbym oczywiście tak jechać idealnie, czyli jechać efektownie i jednocześnie efektywnie. Dobra, cel. Dobra. Rozdział 10, znaczy numer 10, rozdział kończony. A, czy z jakąś youtuberką współpracujemy w tym momencie? 30 sekund tu da się urwać, jak ja niesamowicie wolno jeżdżę. To jest aż normalnie bolesne. To jest aż... normalnie to aż nierealne. Tak wolno jeździć. 30 sekund na 2,5 minuty da się jeszcze urwać 30 sekund. Jadź. Dobra, ale jedziemy dalej. Event jest bardzo ciekawy. Następny rozdział. Nie spoileruję sobie, może dzisiaj przejdziemy tych eventów tak ze 4? Może? O, Ariel Atom. Welcome back, everyone. We're counting down the 10 best car experiences in games.
I'm at the Horizon Festival and we just saw the Testarossa rerunning the sun. It's time for number 9. I've chosen Smuggler's Run and this gorgeous 2016 Aerial Nomad. And we are gonna make it fly. Nomad. Aerial Atom. Jest troszkę. Go. Troszkę bardziej. Znaczy troszkę jest mniej Atoma. Nomad. Okej, okay. Ja myślałem, że tu się jeździ po drodze, a tu się jeździ na przełaj. Że długo nie pojechałem tego eventu. Jeszcze raz. A muszę do przodu jechać. Tu! Tu muszę jechać. A nawet tu. O, może. Aha. Okej, okay, dobra. Już wiem, czego się muszę słuchać. Drzewo! Really gun it along here. My subscribers love seeing that rally style stuff. Oj, prawie się udało. A, dobra, już chyba już silnik nie funkcjonuje. Jeszcze raz. Tam było jedno ten drzewo ominąłem praktycznie co do milimetra. Tutaj praktycznie tutaj też nie trzeba zbyt mocno hamować. Nie muszę przez te punkty przejeżdżać, one mi tylko dają sugestie, w którym kierunku mam jechać, ale to nie jest sztywna granica, że tylko tu mogę pojechać. O, właśnie teraz lepiej. Chciałem powiedzieć, że ależ mi się ładnie udało minąć drzewo w locie. Dobra, chyba jednak 4 eventów nie zrobimy. W takiej mojej jeździe to. A matko, już mogliby sobie darować te odgłosy, które ci prowadzący wydają za każdym razem. Dobra, zaraz się nauczę trasy na pamięć. Czy tak, tutaj lekki hamulec był potrzebny. Żeby się ładnie zmieścić w asfalcie. Ok, powiedzmy. Teraz ominąć drzewo. Od wewnętrznej, dobra. Really gun it along here. My subscribers love seeing that rally style stuff. Teraz dokąd? Tu? Drzewo. Teraz tam. Przez to, że ta trasa jest taka raz ulicą, raz nie ulicą, to się mocno myli, bo człowiek nie wie, czy ma się kierować w kierunku, czy ma jechać w kierunku ulicy, czy jednak może tym razem już będzie jechał na przełaj. Dobra, już tam jest meta. Teraz najtrudniejszy odcinek, bo będzie prowadził przez gęste drzewa. Ja znając moje szczęście pewnie w coś. O Boże. O matko. Zamiast jechać do metry, ja teraz się ślizgam bokiem, dobra. Dacie chociaż 2 gwiazdki za ten przejazd? Nie, myślę, że z jedną. I have got loads more content lined up. Just message me when you're ready. A jednak 2 gwiazdki, ale pytanie jak bardzo? A, nie, no dobra, już myślę, że mogę, tu już mogę spróbować jeszcze raz, bo tutaj jest potencjał. Już znam trasę, ona jest całkiem krótka. Najważniejsze to się nauczyć jak jechać. Troszkę za szeroko pojechałem tutaj, a na tym skręcie za chwilkę, który prowadzi z pola na ulicę. To tu było odrobineczkę za szeroko. Teraz jest lepiej. O, teraz jest świetnie. I tu jest ten bardzo ważny moment, to drzewo. Dobrze. Teraz jest dobrze. Teraz jest na wprost. Dobra. I. Nie. Bez takich. Czemu?
Czemu? Było tak dobrze żarło. No a dlaczego ja muszę w to drzewo się? Subscribers love seeing that rally style stuff. Nie, 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 nie. Omiń to drzewo, omiń to drzewo. Dobrze. Joyriding in Smuggler's Run? Sure, you could use it to discover the map and learn the best routes, but it was for exploring and jumping off things. Dojechałem i nawet chyba nie było źle. Ciągle dwie gwiazdki. No dobra, nic, trudno. A on to przejechał w 41 sekund? 786 miejsce na świecie. Ja pierdziele. W 41 sekund cały wyścig pokonał. To jest tak naprawdę jazda na wciśniętym gazie cały czas, bez żadnego hamulca, bez żadnego driftu. To jest... Aż mi się nie chce wierzyć. Co tym razem? So, how many of you remember the first cross-platform racing game? Not talking about Xbox and PC. I am talking about Amstrad and Apple, Atari, Amiga, Commodore and MS-DOS. It's time for number 8, the Countach and a speed trap. Let's race like it's 1987. To szczerze nie kompletnie nie moje czasy. Countach fajne auto, ale right. This car just wants to go. So go. Blast past that speed camera. Fajne auto, gra kompletnie mi nieznana, ale domyślam się, że 87 rok to tam trzeba się było domyślać, że to jest Lamborghini. Raczej niż ono wyglądało jak ono. Ale Countach, no to przecież słynne auto z tego, z Głupi i Głupszy. Nie wiem, czy ktoś was kojarzy tę scenę, jak oni tam podjechali pod, zdaje się, w Aspen, pod ten hotel na tę imprezę właśnie w Countachu. Tak mi się wydaje, że to był Countach. Mogę się mylić. Może to było... Nie, chyba to był Countach. A, dobry przejazd przez... O, tam był fotoradar. Zobaczcie, pokażę wam, jaką prędkością pokonał fotoradar. Patrzcie na to. O! A, na kanale się podoba. No świetnie. No, szczerze mówiąc, mnie też się podobało. Na ostatniej prostej przed fotoradarem wywalić się na pobocze i w drzewo. Choosing the car for this one was so hard, but I have to love the Countach. Those angles, that paint job. And
If I'm wrong about it being the first cross-platform racing game, let me know in the comments. Teraz było troszkę lepiej. Bring it back. I wanna go. Dobrze, jednak dwie gwiazdki. 250. Zawsze sobie patrzę, jak bardzo duża różnica jest i przepaść. Taki typowy dwugwiazdkowy grajek ze mnie. Co to drugie miejsce zajmie, dwie gwiazdki dostanie. Takie tam, wiecie. Dostałem losowanie. Może coś fajnego dzisiaj. Koszulka tam była, różowa koszulka motocyklowa. Dostałem Lancia Delta Integrale. Lancia Delta HF Integrale Evo. Ojej, ale to ma długą nazwę. Dobra, i jeszcze myślę zdążymy jeden event kliknąć. Jakbym tak normalnie jeździł, to pewnie byśmy zdążyli jeszcze dwa, bo już byłbym sporo dalej, a dzisiaj mamy numer 7, znowu Ferrari. Fantastic games and fantastic cars. I'm the racer and I thought we're in England and Edinburgh's just up the road. So, at number 7, Project Gotham Racing. No tak. Project Gotham Racing and the Ferrari 355 Berlinetta. Project Gotham Racing, zgadza się. To taka gra, to jest była chyba stricte Xboxowa gra. Dobrze kojarzę. Ojej. Oj, to będzie teraz długi znowu event. Znowu 11 km. Tak jak ona zaczęła mówić o tym, że muszę do Edynburga dojechać, co myślę, no to tak, to nie jest wcale tak blisko. Muszę praktycznie całą mapę przejechać. Górny limit to 6 minut. I tak jeden z, najdłuższych. Tak mi się właśnie kończy próba odpalenia radia. No kurza twarz, no raz mi się udało nacisnąć klawisz, ale za lekko i nie wskoczył. Drugi raz chciałem skorygować i już wskoczyłem ja na ścianę. No już. No to można ściąć ten zakręt. Za bardzo. Na szczęście, no dobra, spróbuję to zrobić szybko i skutecznie. Teraz za trzecim razem może się uda. Dobrze, tym razem się udało. Teraz już mi teraz tutaj, żeby tylko nie wali się w tę bramkę. Zwykle pełne skupienie. Nie lubię, jak te samochody jeżdżą, bo one czasami potrafią być w tak niefortunnym miejscu, że mocno przeszkadzają w wykonaniu skrętu. Albo trzeba jechać jakby po ich zewnętrznej, albo po ich wewnętrznej, albo trzeba ciasno brać zakręt, albo bardzo szeroko. Potrafią mocno uprzykrzyć, a że jeżdżą zupełnie przypadkowo, w sensie nie są tak samo na mapę rzucani, to nie można się nauczyć ich jazdy. No tutaj.
Tylko teraz w tej sytuacji akurat zdążył skręcić, no ale bym jeszcze był trochę szybko. Tam się kurza twarz. System that they called kudos. Basically, do stunts and earn kudos for it. Wow, ale ktoś wymyślił. Nazwał system kudos. Tak jak się mówi po angielsku, na tak w sumie nie wiem jak to, czy slangowo, czy nie, ale tak kudos, jak ktoś nie wie, to są takie jakby wyrazy uznania, takie gratulacje. Czy powiedzmy, nie wiem, zrobisz po trzech próbach salto na ziemi, potem ktoś mówi, zrobiłeś salto? Kudos, nie? To tak, ktoś tak nazwał system premiowania graczy w Project Gotham Racing. Mówiąc w skrócie PGR. Czyli... I loved playing this game with my dad. Even before I started streaming, I was commentating on what we were doing. Wow. Już wtedy byłaś streamerką, tylko nie miałaś widzów oprócz swojego taty. Dobra, jakiś tam flow powiedzmy złapałem. To jest właśnie mój flow. Chciałbym mówić, żebym się ten flow za szybko nie skończył. O czym mówię w związku z tymi. Oż! I was there the other day shooting top 10 things people eat in Edinburgh. The Princess Challenge has got nothing on that. Teraz się ruch większy zaczął, bo w sumie jesteśmy w Edynburgu. In 400 meters, turn left. Dzwon bokiem. Nie tutaj! O, poszesz ty. Dobra, moi drodzy, ja to dojadę, ten event, ale pozwolicie, że już go sobie przejadę tak po ludzku, jakieś tam gwiazdki zdobędę, chyba że to mi uzna na dwie gwiazdki, ale raczej wątpię. Nie, no naprawdę. Boże, ty mój, co za dramat. Jak to? Aha! Just had a milkshake with a cake on top of it. 5 out of 7. Can definitely recommend. But if you want to see me reacting to that, check out the video on your screen now. But pause it. First, you've got to see what we can do. Dobra, to jest teraz właściwy event. Go! Let's see some really skillful driving. Aha. Okej, czyli teraz... To było super. Muszę przyznać, że to naprawdę była bomba. Od hopka, hops. A, ten płot się nie niszczy. Super. Chociaż... No to jakaś jest pusta ulica.
Boże! Ty mój, tam chyba z 50 tysięcy punktów przewaliłem. Jednym ruchem. Strasznie, znaczy na punkty się zrobić uda, ale... Dobra, zatrzymajmy, niech te punkty się wbiją. A, sobie zrobię poza kadrem. Silver! I'm loving it! You know, I always thought that Project Gotham Racing needed a reboot. Though, being at her... A, jednak, dwie gwiazdki. Ale myślę, że mógłbym tutaj spokojnie, chociaż jak zobaczę pewnie wynik Johna, to... Otóż to, 56 tysięcy punktów. Dobra, moi drodzy, to tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Jeszcze tylko jakieś tam nagrody poodbieram. Tego. Nagrody za wpływ, 5 tysięcy. Boom. Do następnego, cześć!